Dobry wieczór Państwu. Ostatni dzisiaj film prezentujący zarówno zbrojniki przywiezione wczoraj z Niemiec, jak i kotniki od niemieckiego hodowcy. Tu są dwa rodzaje kotników. Ten mniejszy, który pokazywałem dzisiaj wcześniej, o średnicy 10 cm dna. No i tutaj drugi większy o średnicy 15 cm. Oczywiście mówię o średnicy dna. Tutaj w tym mniejszym kotniku cztery zbrojniki Alcistus SP L309, tak Państwo tutaj widzą. Teraz nakierowałem na nie oko kamery. Można się im przyjrzeć. Akurat jeden tak usiadł, że można było też zobaczyć jego brzuch przez chwilę. Piękny, ciekawy gatunek Alcistrusa, lubujący się w relatywnie wysokiej temperaturze, też nie osiągający dużych rozmiarów. No i obok drugi gatunek, który chciałem pokazać jeszcze dzisiaj wieczorem, mianowicie chyba Alcistus contradens. To już takie wyrośnięte osobniki. Wczoraj w relacji z niemieckiej hodowli pokazywałem z dużo mniejszymi kotnik, a tutaj są już 8 sztuk, już dosyć dużych, bo wielkości 4,5–5 cm. Tak więc te ryby też przywiozłem wczoraj z Niemiec i tu mogą mnie Państwo sobie te zbrojniki zobaczyć. Wracam do Alcistrusów L309. Tu się mogą Państwo im jeszcze raz dokładnie przyjrzeć. Intensywna dosyć cyrkulacja wody w obu kotnikach. Wymuszony ruch wody, no. Powietrze z wodą z akwarium wpada przez rurkę właśnie tutaj, którą Państwu pokazuję od dołu. Tutaj jest wężyk napowietrzający dochodzący do tej rurki. Od razu tłoczy on z powietrzem wodę. No i tutaj wymuszony jest ruch tej wody przez delikatną siatkę na dnie, o której mówiłem już wcześniej. Przepuszczalność jej to poniżej 200 mikronów. Zatrzymuje tutaj wszelki pokarm, taki, który podaje właśnie zbrojnikom. Tu się pięknie ustawił jeden z tych młodych chyba Alcistrusów contradens, które wczoraj przywiozłem z Niemiec. Podobnie z tyłu kotnika, w tej chwili, jak pokazuję, też się kolejny bardzo ładnie prezentuje. No i ostatni rzut tutaj na Alcistrusy L309. Dziękuję bardzo Państwu.